Ostatnio stwierdziliście, że Japończycy mają dziwne poczucie humoru w Pokémonach i chcecie osobny odcinek z usuniętych scen z Pokémonów. Tak więc długo się nad tym nie zastanawiałem, no i przychodzę do was z takim odcinkiem. No bo wiecie, kiedy animacja ma już 25 lat, no to zawsze muszą się pojawić jakieś sceny, które są w jakichś krajach zakazane. I w zasadzie większość tych scen, jakie wam dzisiaj pokażę, są niedostępne w innych krajach niż Japonii. Więc zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję, a my już przechodzimy do pierwszej usuniętej sceny. W 2002 roku wyszedł odcinek, w którym to Miał oraz Cindy Quill się zgubili na pustyni, ale w końcu jak udało im się dotrzeć do lasu, to byli ledwo żywi i żeby przetrwać poprosili o pomoc Pokemona Milktank, który jest czymś na wzór krowy. Jego mleko miało lecznicze zdolności. No i nie zgadniecie, na pewno nie wydoili tego Pokemona, a zaczęli pić prosto z niego. No i za to, że tak dobrze szło im to picie, to ta scena została usunięta. Kolejna usunięta scena pochodzi z 35 odcinka Pokemonów, w którym to do Asha i jego przyjaciół jedna z postaci mierzyła bronią. No i jak się pewnie domyślacie, serial, który bazowo przedstawia przygody w świecie słodkich stworków, no nie powinien mieć w sobie broni. A szczególnie kiedy chłop z niej mierzy do postaci, które są de facto dziećmi. No i w taki otóż sposób ta scena została zbanowana w każdym kraju oprócz Japonii. W odcinku Snow Way Out mamy swego rodzaju cenzurę, która pojawia się w polskiej wersji tego odcinka, gdyż w nim mamy scenę, gdzie to Miał wraz z zespołem R próbują przetrwać w iglo. Wtedy James pyta się reszty drużyny, co zrobimy, żeby przetrwać. Wtedy Miał wyciąga 3 zapałki i mówi, że z jednym z nas będziemy musieli się pożegnać. Co oczywiście miało to sugerować zjedzenie tej postaci. A w polskiej wersji językowej Miał wyciąga zamiast zapałek świeczkę i mówi, że mogą się ogrzać za pomocą niej. No wiecie, jedzenie postaci w serialu dla dzieci, no tak nie bardzo się spodobało komukolwiek. Teraz przejdźmy do najśmieszniejszego powodu, przez który scena została usunięta. Mianowicie w odcinku Wszystko Pięknie, zespół R zostaje wybranym najlepszym zespołem w swojej organizacji. I dostaje nawet uczniów, którzy, uwaga, im zasalutowali. Ale w taki to sposób, że to wyglądało jakby witali wujka Diego, przez co ta scena w Polsce się nie pojawiła. Swoją drogą, taka robota jako człowiek od cenzury jest całkiem niezła. Siedzicie w pracy 8 godzin, oglądacie wszelkiego rodzaju różne filmy, bajki i seriale i co według was jest do wywalenia, to wywalacie. Z takich filmów i seriali. No i w takiej pracy na pewno się nie można też zmęczyć. Ale mniejsza o to, przejdźmy sobie teraz do Pokemona Jinx, który na ogół jest fioletowym Pokemonem. Otóż tak nie zawsze było, bo w pierwszych odcinkach, w których to ten Pokemon się pojawia, był on czarny, a przez to, że był wzorowany na ludziach, to według wielu przedstawiał on czarną skórą osobę. No i przed obawą, że zostaną oni posądzeni, że czarną skórą osobę zamienili w Pokemona i zostaną za to skrytykowani, zmienili kolor tego Pokemona na fioletowy. Ale na pewno kiedyś oglądaliście intro Pokemonów, to w pierwotnej jego wersji mieliśmy dziewczynę w spódnicy mini, która była powiewana przez wiaterek. A już w wersji po cenzurze tej sceny nie było, a powinna być od razu w scenie po tym, jak Ash przytula Squirtla. Widzicie, jak mały wiaterek może spowodować to, że coś zostanie wycięte w polskiej wersji? A teraz przejdźmy sobie do odcinka, który dostał bana w każdym kraju, nawet w Japonii. A to wszystko było spowodowane robo-Pokemonem. I ten odcinek był tak nasycony różnymi migającymi światłami, że dzieci zaczynały mdleć z powodu ataków epilepsji. I w sumie przez te mrygające światełka, ten Pokemon raz się pojawił i od razu dostał bana w pierwszej serii Pokemonów. Ode mnie dzisiaj to na tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, no i przypominam o zostawieniu tutaj łapeczki w górę oraz subskrypcji, bo to nic ciebie nie kosztuje, a warto. Trzymajcie się, na razie, cześć.